Hej, cześć, siemano wszystkim ludzie z tej strony Xizer i to was w kolejnym odcinku z Dead by Daylight, moi drodzy. A dzisiaj build na killera, jaki sobie wymyśliłem, taki randomowy build, czyli opresyjny rycerz, moi drodzy. Z czym zagramy danego rycerza? Zagramy sobie z niepokojem, zagramy sobie z dysonansem, zagramy sobie z niepokojącą obecnością i z opresją. Do tego dwa addony, lekkie nagolenniki, które powodują to, że po przywołaniu dozorcy prędkość ruchu rycerza wzrasta o 10% na 6 sekund i kajdany z zimnej stali, że w trakcie przywoływania po prostu respią się dwa dozorcy pod rząd, także idealnie się kombi. Do tego sobie weźmiemy sobie Blood Party Streamers i informuję, że jest event 2x Blood Pointy, także warto skorzystać przez jeden dzień, ale pewnie obstawiam, że to będzie dwa dni, że dopiero się zaczęło czy coś takiego i pewnie troszkę to zajmie. Jeżeli oczywiście odcinek się spodoba, nie zapomnijcie zostawić lajkensa w górę i zostawić suba na kanale. Update, jeżeli chodzi o to, że mówiłem, że mam tygodniówki ciągle i odcinki codziennie będą. Teraz chyba ten tydzień się uda, jeżeli chodzi o odcinki codziennie, tak mi się wydaje. Powinno, tak, ale ogólnie to jednak wracam na system, do mojego tam działu niestety, także będzie zabawnie. Dzisiaj mam na nockę, także teraz nagrywam to. No i co? No i lipa niestety, także tam, no, szykujcie się na mniejszą ilość odcinków, jeżeli chodzi o niektóre zmiany, tylko przed dwójkami, nie wiem, czy będę miał chwilę na nagrywanie, wątpię, ale tak, to postaram się wrzucać tyle, ile mogę, moi drodzy. Też wracając do tego, przed chwilą w ogóle nagrywałem odcinek z osobliwości, z tego nowego killera na PTB i dosłownie odcinek nie miał ani audio, ani mikrofonu nie było słychać, nie wiem dlaczego, to się odpieprzyło, niestety, a sprawdzałem tam właśnie komentarz widza w sumie, który powiedział, ciekawe czy się kombi Brutal Strength Fire Upem po teleportacji, jeżeli chodzi o niszczenie palet. Chyba nie, lecz nie jestem pewien, bo miałem w gierce też dużo teleportów, a potem szukałem ogólnie gierki sobie i pół godziny mi to zajęło. Nie wiedziałem dlaczego, mówię, wyłączę grę i po wyłączeniu gry najzwyczajniej na świecie okazało się, że PTB się skończyło. Także nie ma już serwerów testowych, trzeba czekać na wyjście po prostu tego killera na nasze serwery. Także lipa, ale jak wyjdzie, to oczywiście będzie kontencik z niego, moi drodzy. Teraz lecimy z naszym opresyjnym knightem. No i co, ja rycerzykiem lubię sobie grać, ale nie umiem ogólnie. Także don't beat me, guys. O, okej, mamy info jakieś. Siemano, zobaczymy co tam. Prawie piszczy. Hello there. I tam pana. Okej. Możemy zrespić jeszcze raz w sumie zaraz, bo jakby nie patrzeć, to mamy boosta do speeda, więc i dwa razy dozorca miał się respić. O co chodzi? Dlaczego się zrespił, kurczę, ten? What the fuck? Jestem pijany chyba, moi drodzy, tak mi się wydaje. On go nie dogoni na pewno, niestety. Ale było blisko, trzeba przyznać. Man, what the hell was that place? Okej, nice, mam pierwsze popalenie. Nie jest źle. Okej, haczyk też blisko, także fajnie. Czy dysonans działa gdziekolwiek? Tak, tam działa. Dobrze, wyślemy tutaj oczywiście nasze mobki, bardzo fajnie. Powinien im ich załapać chyba, właśnie, bardzo ładnie. Tam uciekł kolega. Widać, a ja skopię to. Okej, niech tamten ją goni, bardzo ładnie. Wiem, że jej nie hitnie i tak, ale zawsze jakaś opresja tutaj została nałożona. Okej, fajnie. Widzę, że Dwightik ma tutaj perki interesujące. Dzięki za free hita. Nie wiem, czy oni się nie będą leczyć pod hakiem, więc puścimy to. Oczywiście, że się leczą pod hakiem. Niech troszkę presji to nałoży, moi drodzy. Goni Mikaele. Czy ten gen jest kręcony? Nie, bardzo spoko. O, Mikaela dostała hita, wow, actually good, good. Okej, siema, I think you're gonna be dead, bro. Okej, ładnie, drugie powalenie, not bad. Skopmy gena, żeby tutaj ktoś opresję może dostał, wiecie? Dobra. Ale chyba nikt nie kręci gena. Albo ktoś trafił opresję, who knows. Jest to bardzo możliwe. Okej, drugi hak, jeden gen skręcony. Bez tragedii, jak na umiejętności moje, jeżeli chodzi o, mówię, o rycerza. Dysonans nigdzie nie działa. To sobie zniszczmy. Spoko. Tutaj gen jest regresowany. Bardzo mi to się podoba. Tutaj. Okej, tam jest, widzę, że dysonansik ładny. Okej. Dobra. Puszczamy, trzeba trochę ręcza nabrać, nieprawdaż? Dobra, siup, raczej załapię. Jednak nie załapię, shit. Okej,
Hello there. O nie, znowu ty, naprawdę? Trochę unloko, bym powiedział, kolego, dla ciebie. Oj, na szaku? O, jeje, baby. O. O, chyba go załapię troszkę, co? No właśnie, elegancko. Ładnie, ładnie, odpuścił szaka. On go nie dogoni raczej. On go raczej nie dogoni. Okej, tam kręcą ganika. Ale był blisko. Okej, zrobimy tak, pójdziemy do nich. Siemano. Dwajcik. Dobra, dobra. Zróbmy tak, okej. I chodźmy po... O, siema. O, what the fuck? Siemano. Widziałem cię jak coś. Okej, trafiliśmy na jakieś podpite surwy leciutko, mam wrażenie. Nie wiem, co tu się odpieprza. Typek ma Weekend Quiet i te perki właśnie od... nawet nie wiem od kogo, chyba od Elodie? Że właśnie... od Elodie, że właśnie można ten... fajkować tą szafkę? Oj, wybaczcie, trochę tutaj... zlamiłem. O, hello there. Zróbmy tak, będzie spoko, myślę. Do paletki zapraszam. Nice, powalił. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Okej, go bierzemy na opa. No wybacz, kolego, taki tunel, nie tunel, można przyznać. Wywalone w to, nie przejmujmy się tym nawet. Okej, haczyk, gen skręcony, gratulacje. Skopmy go. O, tam widziałem kolegę. Siema, tak bardzo chcesz zginąć? Możemy mu to zagwarantować, jeżeli tak bardzo chce, no. Why not? Why not, why not, guys? No tutaj nie ma... To był totalnie czysty hit dla mnie, naprawdę. Nie wiem, czego on oczekiwał tutaj, powiem wam. Zdisconnectuj, proszę. Chyba, że ma DS-a. Aaaa, decisive. Loader. Ja go nie odpuszczę, sorry. Tak, ko zaczął to nie teraz ma tego konsekwencji, moi drodzy. Amen, what can I say? To jest paletka? Nie, okej, zróbmy tak, żeby się przestraszył tylko. Mamy speeda jeszcze, Mikaela. O, osiągniemy go, easy. Co to dało, koleżanko? Kolego, co ty tu przybiegłeś? Dobra, no, well. Mr. Trion, dziękuję za gierkę. Loader, pozwól, że hitnę. Dzięki, dzięki, free hitik. Są teammate'i, jacy, przecież to widać, naprawdę. Okej, gratulacje. Gratulacje, gratulacje, mózgu. O. Nie będę komentował, ale ciekawe, ciekawe. No, chłop przykozaczył, a co ja? No, pokażę mu, że ja też jestem tutaj kozakiem raz na jakiś czas. I tyle, dobra, pójdźmy na szaka, może tam jest Mikaelka. Mini spekulacje, ale nie jestem tego pewien. Wczoraj to ją widziałem. Okej, gra zaraz się skończy, a jest dopiero 8 minuta. Chyba dobry build w takim razie. dobra. Siup. A natchnęło mnie zagranie tym killerem, dlatego że oglądam przed chwilą od Zdarwy w ogóle tego. Właśnie maina takiego top światowego rycerza i Skull Merchant, kurczę, wiecie? Mówię, kurczę, no zagrałbym sobie tym rycerzykiem. Okej, niech ściąga, niech ta gra trochę dłużej potrwa, bo to... to jest jak wujmo. Zróbmy tak. Trzeba. On go nie hitnie. O, hitnął, what the fuck? A, bo przed hakiem zdążyliśmy. Nice, man. That was so good. Zróbmy tak, on tu będzie szedł na pewno, nie wierzę, że nie. No, oczywiście, że tak. To jest ten klaun, więc on wątpi, że tutaj go powali. Ale go odetnie na pewno tutaj. Loader. I will not comment that. Patrzcie to. O. Dawaj, bawimy się. Dobrze. Dawaj go. Chyba z lekkim disability, sorry gościu, ale ewidentnie chyba, ewidentnie nie. Dzięki. Dobra.
Good, good. Jest tu haczyk, także spoko. Spoko, spoko. Ciekawe, jak bardzo presji nakłada tutaj moja ta niepokojąca obecność. Jestem ciekaw. Jestem ciekaw, naprawdę. Okej, okay. No geny są tak rozłożone dość śmiesznie. Czy ja tam kogoś widzę, kto kręci gena? Oczywiście, że widzę. Yes indeed, yes indeed. Mam ręcza chyba, co? Yes, yes, of course I have. What the fuck, naprawdę? Okej, okay, to było dziwne. O, kolega nie zachwycił. O! A to was unexpected, must say. Holy moly. Jednak innego survika tutaj zdobył nasz asasyn. To sobie skopiemy, żeby było. No ta gra i tak jest already GG, jakby nie patrzeć. Całkiem naprawdę spoko nam poszło. Myślę, że to stunelowanie Dwighta było całkiem dobrym pomysłem. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Nie patrzałem, w którą stronę biegł mój asasyn za nią, także troszkę się nie orientuję, gdzie mógłbym pójść. Boże, co tak się drzesz, koleżanko, chill. Już tylko wisisz na haku. Bing chilling. Dissonance też troszkę naprawdę dał nam w tym meczu. Wiedzieliśmy, gdzie puszczać naszych tutaj strażników. Naprawdę, jeżeli chodzi o Dissonance, myślę, że na rycerza, tak samo jak inwigilacja, jest całkiem mega gigaczadowa. Typiarka się poddała. Welp, what can I say, bro? What can I say? What can I say? Hello, mister. Dobra, haczyk będzie chyba, co? Obstawiam. Ale gierka naprawdę mega ładnie wyszła. Nie spodziewałem się tak dobrej gry na rycerzu, przyznaję, bo mój skill na tym killerze nie jest jakiś niesamowity, naprawdę. Nie jestem pewien do końca, jak zawsze puszczać tych strażników, czy dobrze to robię itp. Ale naprawdę jestem dumny z tej rozgrywki. No i spoko, naprawdę mi to się podoba. Naprawdę git gierka wyszła. Pewnie będą wyzywali tutaj zaraz na czacie, ale mam to w dupie. Dobra, także tak. 123 koła. 2 iridescenty, 2 te. No i ładnie, ładnie, moi drodzy. Ładnie, ładnie, ładnie. Także tak się prezentuje nasz opresyjny rycerzyk, moi drodzy. Całkiem spoko buildzik, myślę. Chyba nawet będę korzystał, tak mi się wydaje. Jedyne na geny tutaj jest problem, ale opresja może dałaby radę i ogólnie to, że misują skillczeki, kto wie. Także co, moi drodzy, ja kończę. Życzcie mi szczęścia na dzisiejszej notce. Przyda się na pewno. Na powrót na te ACP, kochane moje, cudowne. No i co, ja kończę. Tak się prezentował build. Dajcie lajka, zostawcie suba, zostawcie komentarz jakikolwiek, jak chcecie. Może jakiegoś kolejnego killera, jeżeli chodzi o build, to bo wymyślę. No i co, tyle, także ja się żegnam, trzymajcie się, moi drodzy, do następnego i papa. Pa.